Jeszcze w czwartek krajobraz w tym miejscu Radomia wyglądał zupełnie inaczej. W piątek od samego rana rozpoczęło się wyburzanie dwóch kamienic przy ulicach Słowackiego i Czechowskiego. Wyburzanie to pierwszy niezbędny etap budowy śródmiejskiego odcinka trasy NS. Po jego zakończeniu drogowcy przystąpią do kolejnych. Na odcinku od Ronda Mikołajczyka do wiaduktu zostaną wybudowane nowe dwie dwupasmowe jezdnie. W następnej kolejności powstanie nowa droga biegnąca wzdłuż torów do ulicy Żeromskiego oraz dwupoziomowy węzeł, dzięki któremu będzie można wjechać oraz zjechać z wiaduktu nad linią kolejową. Na całej długości wiaduktu zostanie wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy. Zlikwidowane natomiast będzie przejście podziemne pod torami kolejowymi. Wzdłuż całej nowej trasy powstaną także nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Zabudowę pierwszego odcinka trasy NS odpowiada konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów i Budromost Starachowice z Wąchocka. Koszt inwestycji to 34,5 miliona złotych. Budowa ma potrwać do czerwca przyszłego roku.